Dzień dobry, ja się nazywam Martyna Woropińska i witam Państwa na kolejnym webinarium, które się odbywa w ramach 12 miesięcy tematycznych z portalem Labib.pl. I to jest inicjatywa realizowana wspólnie przez Stowarzyszenie Labib i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. I dzieje się dzięki Programowi Rozwoju Bibliotek. A Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Nasze dzisiejsze webinarium jest poświęcone nowym technologiom. Tytuł to Technologia Plus, pomysły na warsztaty z wykorzystaniem darmowych narzędzi i zasobów cyfrowych i poprowadzi je Monika Szmajchel-Zarzeczna, bibliotekarka, animatorka, trenerka i prowadząca wiele webinariów w ramach Stowarzyszenia Labib. Moniko, oddaję Ci głos w tym momencie. Dziękuję. Witam serdecznie. Proszę o informację, czy mnie dobrze słychać. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym naszym spotkaniu. Dziękuję Martynie za wprowadzenie, za to krótkie przedstawienie. Ja jeszcze tylko pozwolę sobie powiedzieć, że związana jestem zawodowo z Miejską Biblioteką Publiczną w Lublinie, czyli tak jak większość z Was, jestem również bibliotekarką. Obecnie kieruję jedną z filii lubelskiej biblioteki, która ma taką fajną nazwę, nazywa się Bioteka, więc tym bardziej jest mi miło prowadzić webinaria i spotkania dla bibliotekarzy. Oprócz tego, tak jak Martyna powiedziała, zajmuję się działaniami takimi szeroko rozumianymi, związanymi z edukacją i z kulturą. Jestem trenerką, prowadzę różnego rodzaju szkolenia, warsztaty dla osób dorosłych, ale pracuję też z dziećmi, z młodzieżą, troszkę mniej z seniorami, ale też mi się zdarza. I to, o czym chciałabym dzisiaj z Wami porozmawiać, to właśnie są różnego rodzaju darmowe narzędzia i aplikacje. Ja wiem, że tego rodzaju webinariów już jest w sieci dużo, ale tak postaramy się dzisiaj troszkę spojrzeć na ten temat z nieco innej strony. Pokażę Wam trochę takich bardzo, bardzo prostych narzędzi i zasobów, które możecie wykorzystać w różnego rodzaju działaniach. Oczywiście nie omówimy sobie tutaj wszystkich działań bibliotekarskich, bo tych jest naprawdę wiele i zakres tematyczny również jest u bibliotekarzy olbrzymi, jak sami dobrze wiecie, ale podejmiemy kilka takich tematów, które mogą być też atrakcyjne dla nas, dla naszych użytkowników w najbliższym czasie. Dlatego też pokażę Wam aplikacje, narzędzia i zasoby, które można wykorzystać przy prowadzeniu warsztatów kreatywnych, przy prowadzeniu warsztatów związanych z ekologią, z ochroną środowiska, ze zwiększaniem świadomości ekologicznej, do warsztatów z opowiadania historii, takich storytellingowych, do warsztatów związanych z bezpieczeństwem cyfrowym, z szeroko rozumianą sztuką i kulturą i także do warsztatów związanych ze słowem. Ale zanim ja będę tutaj opowiadać i pokazywać i też prosić Was o aktywność na czacie, bardzo się cieszę, że ten czat cały czas tutaj żyje i witacie się, piszecie skąd jesteście, to naprawdę jest bardzo szeroki zakres, jeżeli chodzi o miejscowości, miejsca, z których się łączycie, bardzo mnie to cieszy. Na początek chciałabym Wam zadać pytanie. Chciałabym wykorzystać do tego aplikację Mentimeter, którą pewnie już część uczestników webinariów bardzo, bardzo dobrze zna, bo to jest takie narzędzie do pracy interaktywnej podczas webinariów i szkoleń online. Moja prośba do Was, zeskanujcie sobie, jeżeli macie przy sobie telefon, to zeskanujcie QR kod, który widzicie obecnie na slajdzie. Jeśli nie macie telefonu, to możecie skorzystać z linku, który właśnie umieściłam na czacie. Po kliknięciu w ten link albo po zeskanowaniu QR kodu pojawi się Wam pytanie. I ja też to pytanie teraz wyświetlę, żebyśmy mogli wszyscy widzieć swoje odpowiedzi. Udostępnię ekran. O, tutaj z przeglądarki. Zobaczcie, czy przed pandemią wykorzystywałeś narzędzia cyfrowe w swojej pracy. I tutaj już pojawiają się Wasze odpowiedzi. Jeśli ktoś chce jeszcze dołączyć za pomocą telefonu, to może to zrobić wpisując w przeglądarkę w telefonie adres www.menti.com i następnie wpisując kod 55267803. To, co się wyświetla na górze slajdu.
Odpowiedzi jest tutaj coraz więcej. Te osoby, które odpowiedziały, proszę, żebyście nie odkładali jeszcze telefonów lub nie zamykali okna w przeglądarce, bo tu będzie drugie pytanie. Ale zdecydowana większość z Was na ten moment, tak jak widzę, wykorzystywała przed pandemią już narzędzia cyfrowe w swojej pracy. Bardzo, bardzo mnie to cieszy, ja też to robiłam i mam nadzieję, że właśnie to, co Wam dzisiaj pokażę, wzbogaci ten Wasz narzędziownik i jeszcze uatrakcyjni Wasze zajęcia. Jest grupa osób, która tego nie robiła przed pandemią. Jedna osoba na ten moment nie pamięta. I jest też grupa osób, która chciała, ale nie potrafiła tego zrobić. Więc tak jak widzicie teraz na slajdzie, tak się nam rozkłada ta Wasza aktywność. Poczekamy jeszcze chwilę, jeśli ktoś by chciał dołączyć, to można jak najbardziej. I ja za chwilkę, słuchajcie, zmienię slajd, dlatego że chciałabym Wam tutaj zadać jeszcze drugie pytanie związane z tym, co zmieni, co być może zmieniła, zmieni pandemia w Waszej działalności. Pozwolicie, że teraz przełączę slajd, cały czas ta odpowiedź tak jest zdecydowanie tutaj na pierwszym miejscu. Przełączę teraz slajd i drugie pytanie do Was, czy po pandemii nadal zamierzasz wykorzystywać nowe technologie w swoich działaniach? I już mamy pierwszą odpowiedź, jest to tak. Czekam na więcej odpowiedzi. O, już na ten moment jest 17, wszyscy odpowiadają tak, że zamierzacie, widzę, wykorzystywać nowe technologie. Cieszę się, że tutaj nie pojawiają się, ta odpowiedź jest rzeczywiście w tym momencie jedyna, dominująca. To jest 66 osób, 69 nawet odpowiedziało. Czyli jesteście zdecydowanie na tak, jeśli chodzi o technologię. Nic się nam tutaj nie zmienia. Dobrze, poczekamy jeszcze chwilę i za chwilę zatrzymam to udostępnianie, żebyśmy mogli przejść dalej. Dlaczego ja właściwie o to pytam? Dlatego, że tak jak zauważyliście, ten ostatni rok dla bibliotekarzy też był z jednej strony takim trudnym czasem, kiedy nie mogliśmy, tak jakbyśmy chcieli, tak jak zawsze to robiliśmy, pracować z naszymi użytkownikami, realizować działań stacjonarnych, inicjatyw, projektów. Również zmieniła się obsługa czytelnika. Częściowo też pracowaliśmy zdalnie, więc siłą rzeczy wszyscy weszliśmy w ten świat technologiczny i nie da się ukryć, że wiele, naprawdę wiele się nauczyliśmy. I w tym momencie jesteśmy w takim czasie, że być może już uda się powoli z tych lockdownów, prawda, z tego zamknięcia, z tych ograniczeń wychodzić. I bardzo bym chciała Was zachęcić, żebyście nie rezygnowali właśnie z tych umiejętności, które nabyliście przez ostatni rok. Zatrzymam teraz udostępnianie, wrócę do prezentacji i chciałabym Wam przedstawić kilka aplikacji, kilka narzędzi, których być może już znacie, a być może jeszcze nie znacie, które będziecie mogli też wykorzystywać w swojej pracy. Zaczniemy od opowiadania historii. Opowiadanie historii, czyli tak zwany też storytelling, to jest bardzo, bardzo fajny temat w bibliotekarskim świecie. Jeśli chcecie się troszkę dowiedzieć więcej, zachęcam Was do obejrzenia sobie na YouTubie. Jest bardzo fajne webinarium Agnieszki Koszowskiej o samym storytellingu. Jak wiemy, opowiadanie historii towarzyszy nam od zawsze i ludzie zawsze sobie historię opowiadali. I to jest też bardzo fajny pretekst i obszar do pracy bibliotekarskiej. Do storytellingu możemy wykorzystywać różnego rodzaju narzędzia i różnego rodzaju robić ćwiczenia storytellingowe. I jednym z takich narzędzi jest wykorzystywanie tak zwanych kości opowieści. I tutaj chciałabym Was teraz zaprosić do takiego krótkiego ćwiczenia. Jeżeli macie ochotę, bardzo proszę, podzielcie się na czacie. Wylosowałam dla Was w aplikacji, którą Wam za chwilę też pokażę, 5 kości z różnymi obrazkami.
i Waszym zadaniem jest ułożenie krótkiej historii z ich pomocą. Kolejność obrazków nie ma znaczenia, ważne, aby wykorzystać wszystkie kości. Możecie, jeżeli chcecie, jeżeli Wam to ułatwi sprawę, zacząć od słów dawno, dawno temu, albo pewnego dnia, albo innych, które przychodzą Wam do głowy. Jeśli chcecie, zachęcam, żeby podzielić się historią na czacie. Tutaj te kości, które są wylosowane, to jak widzicie, jest to parasol, są to karty, słuchawki, gitara i książka albo zeszyt, w zależności od tego, jak to sobie zinterpretujemy. Więc zachęcam, jeżeli ktoś ma odwagę, można ułożyć historię, napisać na czacie, co Wam się kojarzy z tymi kośćmi, jaka się za nimi kryje historia. A ja w międzyczasie wrzucę Wam na czacie link właśnie do bardzo, bardzo prostej aplikacji, która pozwala nam takie kości losować. W aplikacji, aplikacja absolutnie nie wymaga od nas ani logowania, ani zakładania konta, ani znajomości języka. Po prostu wystarczy kliknąć i wylosować kości. Mamy opcję wylosowania tam 9 kości albo 5. Macie już link na czacie, jeżeli chcecie sobie przetestować, to zachęcam. Jak ją możemy wykorzystywać? Na przykład można wyświetlić na ekranie projektora albo komputera takie kości, losować i układać z naszymi uczestnikami historię. Można zacząć tak, że jedna osoba zaczyna opowieść do pierwszej kości i każda kolejna kontynuuje tę opowieść, wykorzystując obrazek z następnej kości. Możemy też do każdego obrazka układać osobną historię, tak? Jeżeli mamy do dyspozycji tablety, to możemy dać uczestnikom tablety i każdy z nich może wylosować własny zestaw kości i opowiedzieć swoją historię. Tutaj naprawdę mamy dużo, dużo możliwości, więc zachęcam, żeby wykorzystywać. Jeśli nie chcecie korzystać z aplikacji, to i tak zachęcam Was, o tutaj pokazuję, na kolejnym slajdzie mamy układ z 9 kości, ten większy, który można wykorzystać do opowiadania, ale kości opowieści możecie też wykorzystywać w formie takiej rzeczywistej, stacjonarnej. Bardzo fajna rzecz, jeżeli ktoś z Was bierze udział w tej akcji Mała Książka, Wielki Człowiek, to do pakietów tych książkowych również zostały dołączone takie kości storytellingowe. Widzicie ją tutaj na zdjęciu, ja jeszcze pokażę na ekranie. To jest taki karton z kością, którą trzeba samodzielnie złożyć. I tutaj jest też opisane, jak z tym pracować. Wytnij, sklej kostkę do gry, w grę mogą grać co najmniej 2 osoby. Pierwsza rzuca kostką, wymyśla jedno zdanie, w którym pojawi się wylosowany bohater lub przedmiot z książki Pierwsze czytanki dla. To jest wersja właśnie przygotowana przez Instytut Książki, ale też mamy fizyczne kości, tak zwane story cubes, które można sobie zakupić i rzeczywiście takimi kośćmi grać w trakcie warsztatów. Słuchajcie, ja zrobię chwilę przerwy, bo i wrócę do tego poprzedniego slajdu, bo pojawiają się Wasze historie fantastyczne. Pozwolę sobie przeczytać kilka. Pewnego dnia, Dagmara pisze, pewnego dnia idąc do biblioteki oddać książkę, słuchałam Gry o Tron z audiobooka. Książkę dostałam po wygranej w karty. Super opowieść. Nagle zaczęło lać, parasol się zaciął, przestraszyłam się, że przemoknę, ja, moja gitara i książka z biblioteki. Dzięki, Dagmara, super. Mamy też od Jolanty, wczoraj padał deszcz, więc zostałam w domu. Słuchałam muzyki, grałam na gitarze i czytałam książki. Wieczorem zagraliśmy z kuzynem w karty. Ekstra, zupełnie inna historia, zobaczcie, a te same obrazki. Paulina pisze, kilka dni temu, gdy padał deszcz, grałam sobie w karty ze znajomymi. W tle grała muzyka gitarowa. Niestety koleżanka obraziła się, że przegrała, więc założyła słuchawki i wyszła do drugiego pokoju czytać książkę. Tych historii tutaj na czacie jest już więcej, już kilkanaście. Także bardzo się cieszę. Zobaczcie, to też bardzo fajnie rozwija nam już kreatywność, tą umiejętność opowiadania historii, umiejętność formułowania wypowiedzi, więc z pomocą takich kości możemy zrobić naprawdę dużo, dużo
fajnych ćwiczeń. Małgosia pisze, że jeszcze poleca aplikację Talking This, czyli też tutaj podobną aplikację taką do opowiadania historii. Tych aplikacji jest więcej, także ja tutaj prezentuję Wam wybrane, bo jeżeli byśmy chcieli rozmawiać o wszystkich, to myślę, że nie starczyłoby nam nawet jednego dnia, żebyśmy o tym mogli wszystkim porozmawiać, ale jeśli macie jakieś linki, jakieś swoje fajne narzędzia, to wrzucajcie na czacie, bo to naprawdę fajna baza z tego można, fajną bazę z tego możemy zrobić. Dziękuję za Wasze opowieści, bardzo, bardzo mi się podobają te historie z czatu. Także mamy kości opowieści, trzy sposoby wykorzystania, albo w aplikacji, którą wyświetlamy, albo korzystamy, jeśli mamy kości właśnie z akcji Mała Książka, Wielki Człowiek, albo kupujemy, czy też można czasami gdzieś wygrać właśnie te oryginalne kości opowieści Story Cubes. Co dalej? Co oprócz kości? Drugą fajną rzeczą do opowiadania historii są karty metaforyczne. I tutaj Wam wyświetlam właśnie taką kartę metaforyczną i znów mam do Was pytanie, troszkę inne. Z czym się Wam kojarzy karta, którą widzicie na ekranie? Jakie emocje w Was wzbudza? Ewentualnie jaka historia się za nią kryje? Małgosia pisze, że nadzieja, Marta też, że nadzieja. Czekam tutaj na Wasze odpowiedzi. Mamy motyla, tak na takiej pobrudzonej dłoni. Właściwie nic więcej. Dagmara, że piękno, wrażliwy człowiek, opiekuńczość, bezpieczeństwo, ocalenie, pomocna dłoń, dobroć, marzenia, wolność, ciężka praca, dobro, wpływ człowieka na naturę, miłość do natury, przyrody, troska, ciężka praca, z siłą i delikatnością, ale i ze strachem przed końcem czegoś pięknego. Ulotność, delikatność, wrażliwość, dbanie o przyrodę, delikatność. Zobaczcie, tych Waszych skojarzeń jest naprawdę bardzo dużo. One często gdzieś tam na siebie nachodzą, ze sobą się wiążą. Taka karta może być naprawdę wstępem do bardzo fajnej rozmowy, takiej głębokiej rozmowy na konkretny temat, tak? Tutaj moglibyśmy właśnie rozmawiać o tym, co się pojawia w Waszych głosach, o dbaniu o przyrodę, o ciężkiej pracy, o wrażliwości, tak? O delikatności, o różnego rodzaju też emocjach, które nam w różnych sytuacjach towarzyszą. Karty metaforyczne właśnie podobnie jak kości opowieści pozwalają nam z jednej strony opowiedzieć jakąś historię, ale z drugiej strony też tak w delikatny sposób wejść z naszymi uczestnikami do dyskusji na jakieś trudne i ważne tematy. I oczywiście karty możemy mieć fizyczne, wydrukowane, ale też jeżeli nie chcemy drukować lub jeżeli nie mamy dostępu do drukarki albo do kart typu Dixit, możemy skorzystać właśnie z generatorów kart metaforycznych. I ja Wam wrzucę teraz na czacie link do pierwszej aplikacji. O tutaj to jest ta aplikacja, której print screen widzicie w prawym górnym rogu slajdu, podpisana karty metaforyczne. Tutaj wystarczy kliknąć przycisk losuj i losuje się nam zestaw kart. Jeśli chcemy rozmawiać o wybranej karcie, wystarczy, że na nią klikniemy i nam się powiększy o właśnie w taki sposób, jak ta karta, o której rozmawialiśmy przed chwilą. Innym sposobem właśnie do użycia kart metaforycznych jest Dixit. Dixit wszyscy znamy, to jest fantastyczna planszówka, którą można wykorzystywać właściwie na każdych zajęciach, ale Dixit w czasie pandemii, co musicie wiedzieć, część kart uwolnił i przygotował w takiej formie print and play. I bardzo fajnie można też użyć innej prostej aplikacji, która nazywa się Wheel of Names. Tą aplikację znajdziecie też niedługo w bibliotece aplikacji. Ona jest naprawdę intuicyjna, nie wymaga od nas założenia konta. Pozwala nam stworzyć takie koło fortuny, na przykład z kartami Dixit. Piszecie, że link nie działa. Link powinien działać, możecie odświeżyć
spróbujcie odświeżyć stronę, może się dłużej ładować, ponieważ to jest strona, słuchajcie, to nie jest jakiś portal duży i jak nagle 170 osób weszło na tą stronę, to rzeczywiście coś się mogło troszeczkę zawiesić, tak? Więc tutaj troszkę waszej cierpliwości trzeba, tak, za dużo wejść, tak jak Joanna pisze. Ale drugi link, który wam wrzuciłam, poprowadzi was do takiego koła fortuny z kartami Dixie. Tam kręcimy kołem i możemy sobie wylosować właśnie taką kartę. I tutaj też można z tym pracować naprawdę na wiele, wiele sposobów. Można zacząć każdy warsztat, każde spotkanie z dziećmi, z dorosłymi od takiej rozgrzewki, albo wylosować jedną kartę i też zbierać odczucia, emocje, skojarzenia, a nawet układać historię, tak? Losować jedną kartę, potem kolejną i będzie się nam tworzyć historia. Jeśli ktoś z was nie ma Dixitu w zasobach swojej biblioteki, a chciałby pracować, wydrukować sobie karty, to wrzuciłam wam jeszcze jeden link, który poprowadzi was do właśnie tego uwolnionego PDF-u z kartami Print and Play. Także to mamy. Praca z kartami metaforycznymi to jest kolejna naprawdę fantastyczna sprawa, którą możemy wykorzystać na wszelkiego rodzaju zajęciach i zobaczcie, to można wykorzystać i stacjonarnie, i online, podobnie jak kości opowieści. Jeśli chodzi o opowiadanie historii, to kolejna rzecz, kolejne ćwiczenie, do którego chcę was zaprosić. I tutaj też, jeżeli 180 osób będzie chciało wejść, to musimy odświeżyć stronę i chwilę poczekać. To są magiczne drzwi. Wklejam link na czacie do takich magicznych drzwi. Bardzo was proszę, jeśli chcecie, kliknijcie i napiszcie mi, gdzie się znaleźliście. Jeżeli się nie załaduje za pierwszym razem, odświeżcie stronę, kliknijcie w drzwi i poczekajcie chwilkę, bo to też może chwilkę zająć. O, Basia pisze, że w saunie. Tory, Joanna, tory w tle góry. Iza, podwodny świat. Widzę, że jeszcze kolejne wiadomości się pojawią. Sklep ze słodyczami, rzeka, las, muzeum, kościół, ruiny, w lesie, góry, tory, gorące źródła w Japonii, sklep ze słodyczami, korytarz pałacowy, w biurze z ludźmi, głowami zwierząt, aquapark, w barze, muzeum, filharmonia. Słuchajcie, ta aplikacja, właśnie to narzędzie, z którego teraz skorzystaliście, to nazywa się właśnie Secret Doors i za każdym razem, jak klikniecie w drzwi, to aplikacja przeniesie was do innego miejsca. To też jest bardzo fajna sprawa. Jeżeli mamy projektor, możemy wyświetlić sobie aplikację na projektorze i zapraszać kolejno uczestników do otwierania drzwi. Jeżeli mamy tablety lub urządzenia mobilne, to po prostu można posłużyć się linkiem, podzielić uczestników na przykład na grupy i zaprosić ich do otwarcia drzwi, a później do opowiedzenia historii związanej z tym, gdzie się znaleźli. Tak? To jest połączone z mapami Google, z Google Street View i można jeszcze po tych miejscach wędrować, więc można się czegoś o tych miejscach dowiedzieć. Także jak najbardziej zachęcam was też do tego. Gwarantuję wam, że tutaj uczestnicy będą też zachwyceni i za każdym razem zaskoczeni tym, gdzie się znajdują. Marta pisze, że stacjonarnie w storytellingu sprawdzą się też karty do gry dawno, dawno temu. Tak, zdecydowanie też polecam wam te karty stacjonarnie. Jak najbardziej, to jest bardzo, bardzo fajna gra. Takich rzeczy stacjonarnych do storytellingu też mamy dużo, ale tu ponownie jakbyśmy opowiadali, to długo by nam zajęło, ale jak najbardziej dzielcie się tym na czacie, bo to są bardzo fajne, ważne informacje od was. O, pojawiają się jeszcze kolejne miejsca, jak Skansen, teatr, czyli widzicie, każdy z was właściwie trafił gdzie indziej. Dziękuję wam za to kolejne ćwiczenie i za tą aktywność. I z tematyki storytellingu chciałabym wam pokazać jeszcze ostatnią rzecz. Narzędzia, które być może część z was zna, dwa narzędzia. Jedno z narzędzi do tworzenia awatarów. Tutaj narzędzi do tworzenia awatarów mamy bardzo dużo. Ja korzystam z takiego najprostszego i to też przy zajęciach takie najprostsze narzędzie
do którego nie trzeba się logować, fajnie nam się sprawdzi, nazywa się Avatar Maker. Pozwala nam stworzyć dowolny awatar. I drugie narzędzie, to jest narzędzie przygotowane przez twórców Magii i Miecza, narzędzie, które służy do tworzenia kart postaci. I łącząc te dwa narzędzia, możemy przygotować karty bohaterów, które później nadają się nawet do rozgrywki w trakcie spotkania, czy to online, czy stacjonarnego. Narzędzie do tworzenia kart postaci jest po polsku, więc jak najbardziej tutaj, jeśli ktoś ma barierę językową, to nie ma z tym problemu. I jak z tym na przykład pracować? Jak mamy uczestników i prowadzimy jakiś taki warsztat na przykład rozwojowy, czy chcemy zapoznać ze sobą grupę, to możemy zaprosić do stworzenia takich kart postaci, gdzie uczestnicy tworzą swój awatar i opisują siebie. Możemy też przygotować my na przykład karty postaci ze znanymi pisarzami, czy literatami, czy innymi osobami, które chcemy wprowadzić, o których chcemy mówić. Tutaj możliwości jest naprawdę dużo. Możemy zabawić się tutaj, rozwijając ten motyw storytellingowy, zaprosić naszych uczestników do wymyślenia własnych bohaterów, do zwizualizowania ich za pomocą awatarów i właśnie do przygotowania, czyli później rozwinięcia tego i przygotowania im własnych kart postaci. Już Wam wrzucam na czacie link również do generatora kart postaci, a na górze macie link do tworzenia awatarów, więc to jest kolejna rzecz, z którą fajnie możemy sobie pracować i narzędzia online zdecydowanie nam taką pracę ułatwią i uatrakcyjnią. I przechodzimy teraz do troszkę innego obszaru, oczywiście on się łączy ze storytellingiem, bo storytelling, opowiadanie historii naprawdę bardzo nam rozwija kreatywność, ale coś, do czego bym chciała Was teraz zaprosić, to jest przyjrzenie się dwóm właściwie, może trzem, zobaczymy aplikacjom, które pomagają nam rozwijać kreatywność właśnie za pomocą rysowania. Mamy takie kreatywne rysowanie. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o treningu kreatywności, to polecam Wam naprawdę bardzo, bardzo mocno webinarium Agaty Warywody, które też jest na YouTubie FRSI. Agata też bardzo fajnie z kreatywnością pracuje, więc tutaj możecie zgłębić temat. Pokażę Wam dwa narzędzia, które też absolutnie nie wymagają od nas logowania. Te obrazki, które tu są, nie są za piękne, bo są moje, ja nie bardzo umiem rysować. Pierwsze narzędzie nazywa się Quick Draw, a drugie narzędzie to jest taki Drawing Prompt. I pierwsze działa w ten sposób, może żeby zaprezentować, udostępnię ekran, pozwoli nam to zobaczyć, w jaki sposób to narzędzie działa. Udostępnimy z dźwiękiem. To jest narzędzie, jedno z narzędzi z eksperymentów Google'owych, oparte też o sztuczną inteligencję. I polega to na tym, że dostajemy jedno słowo. Niestety nie ma jeszcze polskiej wersji językowej. Mamy angielską, arabską, niemiecką, hiszpańską, francuską, włoską, japońską, koreańską i tu, jak widzicie, jeszcze kilka innych. Może doczekamy się polskiej, ale ja wybiorę angielską, dostajemy jedno słowo i mamy 20 sekund, żeby narysować, co przedstawia to słowo, tak żeby sztuczna inteligencja zgadła. Ja teraz mam Animal Migration, może dam sobie jakieś prostsze. Czekajcie, odświeżę sobie, bo może to będzie ciężko narysować. O, mam autobus, no to rysujemy autobus. Tak. O. I see diving board or bench. I see van. Oh, I know, it's bus. Tak, i aplikacja nam zgadła. Mamy teraz na przykład rekina. I see diving board or ocean. Oh, I know, it's shark. Także tak fajnie można pobawić się z tym narzędziem. Bardzo fajnie sprawdza się ono przy pracy z dziećmi, z młodzieżą, zresztą z dorosłymi też, budzi bardzo dużo fajnych emocji, także zachęcam, to też można zrobić jako rozgrzewkę, czy jeżeli prowadzimy u siebie w bibliotece warsztaty językowe,
czy jeżeli w szkole też uczymy języka, bardzo fajnie się to sprawdza. Natomiast drugie to narzędzie do kreatywnego rysowania, też udostępnię ekran, żebyście zobaczyli, jak działa. Ono działa, jest takim odpowiednikiem tego, co też możemy sobie zrobić stacjonarnie, na przykład za pomocą flipchartów i zwykłych kartek papieru. Losujemy, narzędzie losuje nam jakiś taki dowolny układ kilku kresek i naszym zadaniem jest z tego zrobić jakiś rysunek, tak? Czyli gdzieś tam uruchamiamy skojarzenia i kończymy ten rysunek. Ja tu widzę o, na przykład takiego skaczącego rekina, będzie o tak, oko i damy mu tu nos. Nie wiem, czy wy widzicie też, że ja tu narysowałam rekina, ale ciężko się rysuje myszką. W każdym razie w ten sposób to działa. Mogę odświeżyć i dostanę, zobaczcie, zestaw, inny zestaw kresek. I jak z tym możemy pracować? Z jednej strony można sobie rysować także każdy samodzielnie, ale z drugiej strony możemy taki rysunek wyświetlić na przykład na projektorze i zapraszać uczestników po kolei, że każdy dodaje jedną kreskę, tak aż powstanie nam z tego jakiś obrazek. Tak? I później, omawiając ten obrazek, możemy odnosić się do skojarzeń. Każdy uczestnik może powiedzieć, co miał na myśli, jaki rysunek widział, stawiając swoją kreskę, a co nam ostatecznie wyszło. Można też do tego zrobić takie ćwiczenie, które właśnie Agata omawiała na swoim webinarium z kreatywności, stworzyć jakieś właśnie fantastyczne stwory i później tym stworom nadać imiona, nadać cechy, opowiedzieć do nich całą historię. Także ten storytelling z kreatywnością się wiąże. Piszecie, że prosicie o linki, już jak najbardziej wszystko wam daję na czacie. Też linki do tych narzędzi znajdziecie oczywiście w bibliotece aplikacji, którą prowadzę, ale żeby ułatwić znalezienie tych konkretnych, jak będzie nagranie webinarium na portalu labit.pl, to również je pod tym nagraniem zamieszczę. Także mamy rysowanie kreatywne. Tego narzędzi do rysowania kreatywnego jest jeszcze więcej i też myślę, że znajdą się pod webinarium. Kolejna rzecz to media, fake newsy, bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo. Jeśli chcecie się troszkę dowiedzieć o tym, jak powstają fake newsy, to znowu odsyłam do innego, do trzeciego webinarium. Również jest na YouTubie FRSI, to jest webinarium Marty Kosteckiej. OK, Google, fake newsy i postprawda. Także też tam możecie zajrzeć. Bardzo fajna rzecz jest. Zajęcia z bezpieczeństwa cyfrowego, z krytycznego podejścia do informacji, w ogóle z szeroko rozumianej edukacji medialnej, to teraz jest w bibliotece bardzo ważny obszar, którym powinniśmy się zaopiekować. I owszem, prowadząc te zajęcia w sieci jest naprawdę spory zasób wiedzy, jest dużo scenariuszy, które możemy wykorzystać, modyfikować, inspirować się nimi do prowadzenia takich zajęć. A ja tutaj bym chciała pokazać wam właściwie dwa proste narzędzia, które pozwolą wam przygotować ćwiczenia mogące zobrazować to, jak działają fake newsy, jak właśnie można bardzo szybko tworzyć fałszywe informacje. I też pokażę wam, zaproszę was do przetestowania dwóch takich narzędzi związanych z bezpieczeństwem cyfrowym, z waszym bezpieczeństwem cyfrowym. Pierwsze dwa narzędzia, być może część z was już je zna, jeśli znacie, to dajcie znać na czacie. To są po prostu takie generatory fejkowych wiadomości, fejkowych pasków. Tak, pierwszy to jest generator właśnie pasków do TVP, gdzie dostajemy sobie mamy widok dwóch prezenterów i możemy wpisać dowolny tekst na pasku. To śmiesznie się sprawdza, można tutaj wpisać wszystko. Ja wpisałam, że bibliotekarze wyszli na ulicę. Drugi generator to jest generator już taki anglojęzyczny do breaking news, coś takiego jak mamy w BBC. I tutaj jest bardzo fajne też to, że możemy wstawić dodatkowo zdjęcie. Piszemy sobie duży pasek, tak jak wpisałam, nie dla zamknięcia bibliotek. Członkowie Labi protestują przeciwko zamykaniu i likwidacji
bibliotek. Wstawiłam tutaj zdjęcie dwójki Labibian. W ten sposób można właśnie pokazać uczestnikom, jak działają fake newsy, jak łatwo jest stworzyć i wypuścić do sieci fake newsa i też zachęcić ich, żeby oni spróbowali coś takiego zaprojektować, a potem porozmawiać na zasadzie, co jest prawdą, a co jest fałszem. Można przygotować kilka, nawet samodzielnie też takich newsów i spróbować zapytać się, co może być prawdą, co może być fałszem. Podobnie działają generatory wiadomości SMS-owych czy messengerowych. Bardzo prosto można przygotować taką fejkową wiadomość, fejkową konwersację i na przykład to udostępnić w social mediach jako zrzut ekranu, czy to z telefonu, czy to właśnie z messengera. Też warto zwracać uwagę na zajęciach pod tym kątem, żeby uświadomić, że nie wszystko, co znajdujemy w sieci, jest tak naprawdę jest prawdą i tak naprawdę w bardzo prosty sposób możemy wprowadzić kogoś w błąd. Także to są generatory wiadomości. I kolejna rzecz, to co już mówiłam, taka związana właśnie z bezpieczeństwem cyfrowym, to jest bardzo fajna strona Have I Been Pwned, czyli czy zostałeś oszukany. Wrzucę Wam teraz link na czacie i udostępnię ekran, żeby pokazać Wam, jak to działa. Udostępnię, włączę też sobie w przeglądarce, jak w bardzo prosty sposób możemy sprawdzić, czy gdzieś wyciekły nasze dane. Zobaczcie, klikając w link dostajemy taką stronę i jedyne, co musimy zrobić, to wpisać swój adres e-mail albo numer telefonu. Ja wpiszę teraz swój adres e-mail. I klikam przycisk pwned. Wyskoczyła mi informacja oh no pwned, czyli że zostałam oszukana, że gdzieś moje dane wyciekły. Jeżeli przeskroluję sobie niżej, to zobaczę, że moje dane, że wyciek danych był z następujących aplikacji. Z Animoto i to było w roku 2018, czyli dość dawno temu. Jeśli chcecie, można sobie przetłumaczyć cały ten anglojęzyczny komunikat, z Canvy w maju 2019 roku i z takiej aplikacji genealogicznej MyHeritage w 2017 roku. To są miejsca, z których moje dane gdzieś wyciekły. Zachęcam Was, żebyście sprawdzili na przykładzie swoich e-maili i jeżeli ktoś chce się podzielić, dajcie znać, czy Wam też coś wyskakuje, czy Wy też zostaliście gdzieś już oszukani. Jeżeli ktoś chce się podzielić tym Canva. Ania też pisze, że też, wszyscy piszą, że Canva. Wiecie, to też jest pod kątem, można na to spojrzeć pod takim kątem, że co jakiś czas krzyczą media, że był kolejny wyciek na przykład z Facebooka, prawda? A tutaj jak my sobie sprawdzimy na takiej stronie, gdzie był wyciek naszych danych, to wyskakują również inne aplikacje. Też warto zwrócić uwagę na to. Także to jest Have I Been Pwned, czyli czy zostałeś oszukany. O Dagmara jeszcze pisze, że Canva i Adobe. Dobrze. I kolejna aplikacja też służąca do sprawdzania tego, czy jesteśmy w sieci bezpieczni, to też Was zachęcam do przetestowania i można też dać swoim uczestnikom warsztatów. Służy do sprawdzania siły hasła. Tak, bardzo często robimy tak, że mamy jedno, dwa, trzy, kilka haseł, które właściwie stosujemy wszędzie i sobie wymieniamy, nawet jak zmieniamy je w różnych narzędziach, aplikacjach, czy na swoim koncie mailowym, czy na przykład na koncie bankowym. Więc warto też jest sprawdzić, na ile nasze hasło jest bezpieczne. Wklejam Wam teraz link na czacie i pokażę też, udostępnię ekran, pokażę Wam, jak to działa. Też bardzo prosto można sobie sprawdzić, czy nasze hasło jest dostępne. Wchodzimy na stronę z linku i tutaj mamy taki pasek Enter Password,
czyli wpisujemy nasze hasło. Ja sobie wpiszę jedno ze swoich haseł i dostaję informację, że komputer 5 lat musiałby spędzić, żeby złapać moje hasło. Czyli to jest całkiem, myślę, całkiem nieźle. Myślę, że nikomu by się nie chciało 5 lat czekać na moje biedne konto bankowe na przykład. A wpiszę sobie na przykład inne. No tutaj już by była jedna godzina. To jest takie hasło, które ja stosowałam wszędzie jeszcze 2 lata temu. I tutaj, jak widzicie, jedną godzinę zajęłoby komputerowi złamanie mojego hasła. A tutaj jest hasło, które stosuję teraz w bardzo wielu miejscach i dostaję informację, że to hasło 100 tysięcy lat, 100,000 years, czyli 100 tysięcy lat zajęłoby komputerowi, żeby złamać akurat to moje hasło. Także zachęcam Was do sprawdzenia, jak u Was. Ania pisze, że 8 bilionów lat, całkiem nieźle. Asia, że 5 lat jedno, Dagmara, że 52 lata. No to myślę, słuchajcie, że jest całkiem nieźle. Paulina, że 200 milionów lat. Och, czyli naprawdę całkiem macie porządne te hasła. Warto też o to zadbać, ale warto to też pokazać na przykład dzieciom, młodzieży, bo oni też zakładają, prawda, czy konto na Facebooku, czy już poczty internetowe, czy TikToka, czy inne narzędzia i też warto, żeby miały świadomość, że bezpieczeństwo hasła jest ważne i jak w bardzo prosty sposób to po prostu sprawdzić. Także to jest tylko część, malutki wycinek takich aplikacji, narzędzi związanych z bezpieczeństwem cyfrowym, z edukacją medialną. I chciałabym przejść jeszcze do kolejnego obszaru. Kolejny obszar to jest obszar związany z ekologią. Biblioteki w ostatnim czasie coraz bardziej włączają się w działalność właśnie związaną z zagadnieniem ochrony środowiska, budowania takiej świadomości, zmian w środowisku wśród swoich użytkowników. Więc tutaj też technologie naprawdę mogą nam pomóc. I pierwszą rewelacyjną dla mnie aplikacją i takim odkryciem, które podsunął znowu Karol Baranowski na swoim fanpage'u Charlie Librarian, jest Google Timelapse. To jest bardzo fajna rzecz, jakby taki dodatek do aplikacji google'owej Google Earth, która pozwala nam zobaczyć, jak zmieniała się Ziemia od lat 80. aż do roku 2020. Po prostu włączamy sobie opcję timelapse na Google Earth i możemy zobaczyć na przykład w naszym rejonie, ile zniknęło lasów, albo jak rozrosły się miasta, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko się zmienia. Można poszukać na przykład najbardziej zdegradowanych obszarów na Ziemi, bo słuchajcie, my żyjemy bardzo często tak tu i teraz, w jakimś mieście, miejscowości i nie widzimy, nie mamy świadomości tego, jak globalnie zmienia się nasza planeta. I właśnie ta aplikacja pomoże nam tego rodzaju wiedzę zdobyć i po prostu uświadomić sobie, że te zmiany naprawdę są duże. Pokażę Wam teraz fragment filmiku na Google, który właśnie tyczy się tej aplikacji i zachęcam, żeby właśnie obejrzeć i też zobaczyć i korzystać z narzędzia, bo może naprawdę mieć bardzo dużą wartość edukacyjną, jeżeli go wykorzystamy na warsztatach takich proekologicznych. Tu jest część dotycząca na przykład lasów, tak?
Ten filmik ma ponad 3 minuty. Zatrzymam na razie udostępnianie. Zachęcam, jeśli macie ochotę obejrzeć ten lub kolejne. I naprawdę zachęcam do wejścia do aplikacji i po prostu potestowania sobie. Daję Wam link do Google Timelapse. Przy webinarium ona też może teraz działać troszkę wolniej, ale nawet po webinarium zachęcam, żebyście sobie sprawdzili, czy w Waszym regionie, w Waszej okolicy nie zniknął jakiś duży las albo jak rozrastały się Wasze miasta. Bardzo, bardzo fajnie się to naprawdę sprawdza. Drugą rzeczą do działań takich proekologicznych, uświadamiających naszym użytkownikom to, jaki mają wpływ na planetę, są różnego rodzaju kalkulatory. I te kalkulatory są w języku angielskim, ale też znalazłam odpowiedniki w języku polskim, co może się nam bardziej sprawdzić na zajęciach. Kalkulator śladu węglowego i kalkulator śladu wodnego. Kalkulator śladu węglowego to jest kalkulator, który pokazuje nam, ile gazów cieplarnianych nasz styl życia i my każdego dnia emitujemy do środowiska. Tam odpowiadamy na takie pytania, jak na przykład to, w jakim bloku mieszkamy, jak często podróżujemy, czym podróżujemy, jak często kupujemy ubrania i inne produkty, jaką dietę stosujemy, ile spożywamy warzyw, ile mięsa. I na bazie tego, na bazie tych informacji pokazuje nam, jaka jest nasza emisja dwutlenku węgla do atmosfery i jak to wygląda na tle średniej, raz z całego naszego kraju, a dwa na tle średniej z całego świata. Warto sobie to sprawdzić i przeliczyć. I drugi kalkulator to jest kalkulator śladu wodnego, też taki fajny w języku polskim, pokazuje nam znowu, jak dużo wody zużywamy. I to jest bardzo fajne, dlatego że bardzo często my zdajemy sobie sprawę, ile wody zużywamy w taki sposób bezpośredni, tak? Myjąc ręce, zmywając naczynia, robiąc pranie, ale tutaj oblicza nam się też pośrednie zużycie wody, czyli zużycie wody związane z różnymi przedmiotami i produktami, które konsumujemy i z których korzystamy. Bo na przykład, prawda, to ma również znaczenie to, jak często zmieniamy samochód, jak często zmieniamy inne urządzenia elektroniczne i rzeczy, z których korzystamy. Zachęcam Was też do zrobienia sobie sprawdzenia takich kalkulatorów i też do wykorzystania tego na zajęciach, bo naprawdę wynik może zaskoczyć. To jest fajna rzecz i naprawdę taka świadomość tego, jak dużo zasobów każdego dnia zużywamy, może być pierwszym krokiem, który zachęci nas do zmiany. Kolejna rzecz z takich ekologicznych rzeczy to jest dla mnie fascynująca mapa, mapa międzynarodowa, interaktywna, którą możemy w dowolnym momencie też również my edytować. To jest mapa tak zwanych miejskich zbiorów, czyli mapa, na której mamy zaznaczone, ona się nazywa Failing Fruits, mapa, na której mamy zaznaczone wszelkiego rodzaju drzewa, krzewy i inne rośliny w naszej okolicy, które mogą być przetworzone albo które nadają się do spożycia. Więc to nawet fajna rzecz, żeby wybrać się z taką mapą na spacer i sprawdzić, czy w naszej okolicy są zaznaczone jakieś takie drzewa, krzewy lub inne rośliny, a jeśli nie, to po prostu spróbować również samodzielnie zaznaczyć. Bardzo, bardzo ciekawe też narzędzie, które może nam posłużyć właśnie przy działaniach edukacyjnych związanych z ekologią. Zmierzamy już powoli do końca, zostało nam jeszcze 10 minut naszego webinarium, także ostatni obszar, który chciałam Wam pokazać, to jest obszar związany ze sztuką i kilka takich prostych narzędzi, zasobów związanych ze sztuką teraz Wam pokażę. Joanna prosi o link, ostatni link do ekologii. Dobrze, już wrzucam tam w prawym górnym rogu, zmieniamy sobie język z angielskiego na polski i możemy swobodnie nawigować mapą.
działań związanych ze sztuką, z dziedzictwem kulturowym, z tego rodzaju, z muzyką prowadzimy naprawdę bardzo, bardzo dużo i tutaj też warto wykorzystywać właśnie różnego rodzaju strony, zasoby, aplikacje, które mogą nam to uatrakcyjnić. Jeżeli chodzi o muzykę i naturę, tutaj jeszcze pozostaniemy przy połączeniu natury z muzyką, jest taka strona interaktywna z ogrodem Pendereckiego, gdzie jak najedziemy na poszczególne elementy, to z jednej strony mamy muzykę, a z drugiej strony mamy opis roślin w ogrodzie, taki po prostu interaktywny, muzyczny ogród Pendereckiego. Fantastyczna rzecz, zachęcam Was do odwiedzenia, do skorzystania i do potestowania również na różnego rodzaju zajęciach. Jak mamy projektor czy tablicę multimedialną, super można zachęcić uczestników, żeby podchodzili, żeby eksplorowali, rozmawiać z nimi o tym. Naprawdę fajna, fajna sprawa. I druga rzecz związana ze sztuką to Google Arts and Culture, olbrzymia baza wiedzy, jeśli chodzi o sztukę, o sztuki wizualne, o architekturę, o wszelkiego rodzaju zabytki, dziedzictwo kulturowe całego, całego świata. Warto tam zaglądać, warto eksplorować te zasoby. Znajdziemy tam na przykład filmy 360, które możemy wykorzystać przy wszelkiego rodzaju działaniach i te filmy są nie tylko o sztuce, ale są też i związane z kosmosem i różnymi innymi zagadnieniami z dinozaurami, także to jest olbrzymia baza, którą możemy wykorzystywać naprawdę przy pracy z różnymi tematami, ale oprócz bazy olbrzymich zasobów i materiałów, które znajdziemy na Google Arts and Culture, mamy też tutaj przygotowane przez Google takie eksperymentalne aplikacje. Jedna z nich to jest Arts Coloring Book, która pozwala nam nadawać własną kolorystykę znanym dziełom sztuki. Genialnie się to sprawdzi przy pracy, jeżeli chcemy interpretować dzieła sztuki, rozmawiać o jakimś artyście, możemy spróbować zabawić, pobawić się i zmienić kolorystykę jego dzieła. Jak to działa? Udostępnię ekran, żeby Wam pokazać, jak to funkcjonuje. To jest bardzo proste, więc można to robić nawet z najmłodszymi dziećmi. Klikam sobie po prostu rozpocznij eksperyment. Mam nadzieję, że mi się załaduje. Jak nie, to sobie po prostu odświeżę stronę. Czytuje mi się eksperyment i zobaczcie, mam bazę dzieł sztuki. Ona jest co jakiś czas powiększana i się zmienia. Możemy sobie wybrać, o tutaj może weźmiemy sobie Gogena. I pojawia mi się czysta kartka, kolorowanka. Taką kolorowankę możemy wyświetlić albo na tabletach, na telewizorze, na tablicy multimedialnej, na projektorze i zapraszamy uczestników spotkania po prostu do kolorowania. Na dole mamy paletę barw, wybieramy sobie kolor i klikamy w wybrany obszar. I zobaczcie, w ten sposób może powstać nasza interpretacja kolorystyczna dzieła sztuki Gogena. To naprawdę jest taka fajna, aktywizująca rzecz, jeżeli rozmawiamy o sztuce, jeżeli rozmawiamy o palecie, o gamie barw, która była używana w różnych epokach, o tym, jakie kolory lubił artysta, a jakby to wyglądało, kiedy my byśmy dali swoje ulubione kolory. Taki obrazek później można zapisać, wydrukować i dać uczestnikom ich interpretację rysunków albo po prostu dać w formie cyfrowej, albo zrobić nawet taką galerię zreinterpretowanych dzieł sztuki kolorystycznie. Więc to jest bardzo fajna aplikacja, którą Wam gorąco, gorąco polecam. Już daję link. Widzę, że tutaj linki bardzo ważne. I ostatnia aplikacja też od Google Arts and Culture to są interaktywne puzzle. Aplikacji do interaktywnych puzzli generalnie w sieci mamy
bardzo dużo w bibliotece aplikacji. Też znajdziecie na przykład Jigsaw Planet albo I Am a Puzzle. To są interaktywne puzzle, które możemy robić z naszych zasobów i możemy je łączyć na przykład z działaniami matematycznymi czy z quizem na zadany temat. To są takie aplikacje do wykorzystania też na wszelkiego rodzaju zajęciach. Ale Google oferuje nam coś, co się nazywa Puzzle Party. I te puzzle różnią się tym od znanych nam aplikacji, że możemy je układać wspólnie. Możemy zdać tutaj opcję multiplayer i z kilku urządzeń, na przykład tabletów i z projektora, układać wspólnie te puzzle. Także to jest kolejna fajna aplikacja. Generalnie Google Arts and Culture to jest naprawdę olbrzymia baza wiedzy, powtórzę Wam to jeszcze raz. Zachęcam, tam trzeba spędzić ładnych kilka godzin, jak nie dni, żeby zobaczyć wszystko, co tam jest. Także zachęcam, żeby tam również zaglądać. I myślę, że to będzie wszystko powoli ode mnie. Całkiem sporo tych narzędzi sobie przejrzeliśmy. Dziękuję Wam też ogromnie za Waszą aktywność, bo cały czas tutaj jakby pozostawaliśmy w komunikacji na czacie. Na koniec jeszcze, zanim tutaj Martyna pewnie się też pojawi na zakończenie, jeszcze jest czas oczywiście na pytania. Jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, to też warto zadać. A ja chciałabym jeszcze troszkę zrobić takie krótkie lokowanie produktu, ponieważ jestem członkinią stowarzyszenia Labib i w Labibie robimy naprawdę bardzo dużo rzeczy właśnie na rzecz bibliotekarzy. Chciałabym Was zaprosić do naszych aktualnych projektów. Jeszcze dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy możecie się zgłosić do takiego projektu, dużego projektu szkoleniowego, która nazywa się Laboratorium Biblioteka Przyszłości. To jest taki duży kurs dla bibliotekarzy realizowany w 3 modułach, gdzie każdy moduł to jest 30 godzin szkoleniowych z różnych obszarów. Dzisiaj jest ostatni dzień na zgłoszenia. W przyszłym tygodniu uruchamiamy też rekrutację do darmowego programu konkursu Reanimuj się, w którym można wygrać darmowe szkolenie dla bibliotekarzy ze swojej biblioteki i tematów będzie dużo w tym roku, chyba 16. Znajdziecie między innymi też warsztat dotyczący ekologii, dotyczący kreatywności, dotyczący właśnie storytellingu, więc zachęcam też do aplikowania. I jeszcze taka fajna informacja, że w tym roku Labib łączy się również, będzie jakby współorganizatorem odjazdowego bibliotekarza, więc jeżeli tutaj będziecie realizować też coś związanego z odjazdowym bibliotekarzem, to też zapraszamy do kontaktu. Także tutaj tyle, jeżeli chodzi o labibowe lokowanie produktu. Oczywiście cały czas zapraszam Was też na portal labib.pl i stronę stowarzyszeniową labib.team. Tam zawsze są najświeższe informacje z tego, co się u nas dzieje, na fanpage labibowy na Facebooku i oczywiście zapraszam Was na swoją stronę bibliotekaaplikacji.com i na fanpage Biblioteka Aplikacji na Facebooku. Teraz idą wakacje, będzie troszkę mniej szkoleń, więc pojawi się tam dużo, dużo nowych narzędzi i tutoriali krok po kroku, jak z danego narzędzia korzystać. Także ja dziękuję, oddaję Martynie głos. Bardzo Ci, Monika, dziękuję. Faktycznie zostały nam 2 minuty do końca. Państwo zadawali pytania na bieżąco, głównie o linki, więc przypomnę, że to wszystko, co dzisiaj Monika pokazywała podczas webinarium, linki do tych aplikacji znajdą się również w artykule na portalu labib.pl. W tym samym artykule znajdą Państwo link do nagrania tego webinarium. Natomiast na koniec, w kontekście tego, do czego zapraszałaś, Moniko, pojawiło się pytanie od Pani Joanny, już je wyświetlam, która pyta, czy Laboratorium Biblioteka Przyszłości jest programem darmowym. Tak, słuchajcie, wszystkie programy szkoleniowe realizowane przez Labib są to programy darmowe. Także tutaj nigdzie nic nie płacicie, jakby staramy się przy dużym, bardzo dużym wsparciu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego tutaj realizować dla Was działania właśnie, które są bezpłatne. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Ja widzę, że już Państwo więcej pytań nie mają, natomiast bardzo Ci dziękuję, co zapewne widzisz na czacie, że sypią się podziękowania i informacje, że to bardzo wartościowe i potrzebne szkolenie, a tak naprawdę webinarium.
W związku z tym już przy tej okazji ja Państwa zapraszam na kolejne webinaria, bo to było nasze ostatnie webinarium majowe, ale czerwiec to kolejny miesiąc tematyczny na portalu Labi.pl i kolejne webinaria przygotowane przez członków Stowarzyszenia Labi.pl. W związku z tym już na początku czerwca zapraszam Państwa na portal po to, żeby sprawdzić, co to za webinaria, sprawdzić terminy i móc się zapisać na nie, zarejestrować. To w takim razie kończymy. Bardzo Ci, Moniko, dziękuję. Dziękuję Państwu za tak liczny udział i zapraszam na kolejne webinaria. Ja również bardzo dziękuję. Do zobaczenia.